Odnośnie co do tego układu chłodzenia w BMW, bo po tej wymianie rury, co wam pokazałem ostatnio, jak tam przecieka na tym plastiku, no nie, się okazało, że plastik uszczelniony to wyjebało z innej strony po prostu, tak, i to było od strony sensora temperatury. I co się okazało, że uszczelka po prostu już nie trzymała w ogóle, tak, jeszcze przy montowaniu, jak ktoś to wkładał, to ona była zgnieciona z jednej strony i po prostu zaczęło kapać jak szalone z tego sensora. I co? I mówię, wziąłem sobie, kupiłem nowy sensor, tak, ale co się okazało, że ten sensor w ogóle nie pasuje. Przede wszystkim uszczelka tutaj była za mała, tak, gdzie wkładałem to i w ogóle nie trzymało się, i te uchwyty, które tutaj są na bokach, one powinny być odgięte to jakby w tą stronę, że powinno się tylko wsadzać ten sensor i te uchwyty powinny trzymać. A one są tak stegowane, tak są wciśnięte do środka, że te zaczepy, które są tutaj po bokach, one w ogóle nie trzymają tego sensora i on sobie po prostu tak lata góra, dół i sobie kupiłem po prostu uszczelkę, o taką uszczeleczkę to wam pokażę, o, i ona pasuje na ciasno do sensora i bardzo ciasno pasuje w układ, w tą rurę układu chłodzenia, tak. Także ten, także wziąłem sobie, zamontowałem stary sensor, on był dobry po prostu, wystarczyło tylko wymienić tą uszczelkę. Za 10 takich uszczelek zapłaciłem chyba 3,50, także nie był to drogi biznes, a ten, a robi swoją robotę jakby, tak? W razie czego wymiary macie gdzieś tutaj, tutaj, o, dobra, tutaj będziecie mieli wymiary tej uszczelki, wystarczyło tylko wymienić, zamontować sensor z powrotem i problem rozwiązany. Slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go.